Otóż w artykule było napisane, że NBP przed wyborami wykazywał, że jakieś tam super zyski są i nagle po wyborach miało być 6 miliardów zysku, a po wyborach okazuje się, że 20 miliardów straty czy coś. Nie wiem, czy to jest prawda, ale to kurka tego gościa Glapińskiego, jeżeli to jest prawda, to od razu do pierdla bym wsadził, ale to od razu. Z prezydentem Kaczyńskim to była bardzo ciekawa historia. Jak jeszcze żył, to praktycznie pośmiewisko z siebie robił. Żenujące sytuacje w Brukseli i tak dalej. Memy. A jak zginął w tej katastrofie, to nagle kurka wodna, mąż stanu. Ciekawa historia. Ciekawe, czy kiedyś film o tym ktoś zrobi. Bo to jest bardzo ciekawa historia. Poziomem żenady nie przebił Kwacha i Komora? Moim zdaniem przebił. Ja ostatnio oglądałem tą akcję z Komorem. Wydaje mi się, że to jest za bardzo rozdmuchane. Bo przedtem jak to widziałem, to myślałem, że to się stało w jakimś oficjalnym momencie i tak dalej. I że Komor to powiedział do jakiegoś japońskiego urzędnika, a tymczasem to zupełnie inaczej wyglądało. Natomiast to, jak wepchał się prezydent Kaczyński na spotkanie premierów, że dla niego krzesła nie były, no to było tak żenujące, że ja pieprzę. No to było spotkanie szefów rządu, tak? Nie było tam w ogóle miejsca dla Kaczyńskiego, bo żaden prezydent tam nie pojechał. Tam miał jechać premier, zresztą pojechał. A Kaczor się po prostu tam na krzywy ryj, jak to się mówi, wtrombolił. I nawet miejsca dla niego nie było. Zmarły prezydent 40-milionowego kraju zasługuje przynajmniej na to, żeby nie jeździć po urzędzie, jaki sprawował. Nie rozumiem cię. To znaczy, uważasz, że jeżeli polityk jakiś zginie lub umrze, to tak jakby jego wszystkie przewinienia się... Już nie można o tym mówić? Co ty gadasz, chłopie? Ale Kaczor to nie jest obraźliwe, no. To tak jak o Komorowskim się mówi Komor. No to też nie jest obraźliwe. Po prostu tak się mówi. Komorowski szedł na konferencję dotyczącą Rady Bezpieczeństwa Narodowego z wydrukiem wpisu Wikipedii na temat Rady. Ty myślisz, że tylko Komorowski takie przeboje ma? Naprawdę, mnie dziwi, że ludzie czasami myślą, że ci politycy to mają jakąś kurka banie jak sklep i oni wszystko wiedzą. Słuchajcie, to są zwykli ludzie, tacy jak my. Oni mają wiedzę podobną do naszej. Duda, czyli typowy... Tak jak przylgnęło do niego długopis, czyli najgorszy rodzaj prezydenta, który właściwie prezydentem nie jest, tylko jest przedstawicielem swojej partii. A Komorowski dokładnie to samo, tylko jeszcze bardziej nijaki niż Duda. To już Duda jest jeszcze jakiś charakterystyczny bardziej. No. Co myślę o zakazie palenia węglem czy drewnem? Dla mnie w ogóle te zakazy są bez sensu. Rozumiem zakazy w jakichś miejscach, gdzie jest bardzo duże nasilenie pieców takich na węgiel czy na drewno. To tam rozumiem jak najbardziej. Ale generalnie, bo to rozumiem, że ma być ogólny zakaz, tak? Jak Sejm ma rządzić, jak prezydent będzie wetował wszystkie ustawy, które PiS nie zaakceptuje? No to jest bardzo, to jest beznadziejna sytuacja, nie? Gdyby prezydent nie był długopisem, wtedy można by było mieć nadzieję, że on rzeczywiście rozpatrzy ustawy, jak mu się naprawdę jakaś nie spodoba, to zawetuje, a ta mu się podoba, to przyjmie, nie? A jak on będzie latał po instrukcje ciągle, co ma robić, to... Gotówka elektryczna, brak spadków, in vitro. O kurka, człowieku. Ale co sądzicie, że państwo powinno, czyli my wszyscy powinniśmy... fundować to in vitro? Jakie macie zdanie? Czy nie powinno być tak, że w pierwszym rzędzie dzieci z tych domów dziecka powinny być zabierane? Znaczy,
To, czy powinien być jakikolwiek fundusz kościelny, to jest też oddzielna sprawa. Moim zdaniem niczego takiego nie powinno być. Kościół powinni sponsorować ludzie wierzący, a nie wszyscy Polacy. To jest jakiś absurd, że w Polsce żyje ileś tam ludzi, którzy nie wierzą w żadnego Boga, ani tym bardziej w religię, albo wierzą w Boga, ale na przykład no, niezwiązanego z Kościołem, a z ich podatków też kasa na to idzie. Opinia dotycząca gotówki elektrycznej i wprowadzenia euro w Polsce. Znaczy, gotówka elektryczna, no to chyba cały czas funkcjonuje, nie? No bo w sumie płacenie kartą to już jest gotówka elektryczna. Euro w Polsce? Chyba bym chciał, tylko że to musiałoby być w jakimś korzystnym dla nas momencie zrobione.